Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk i na zaproszenie firmy Alstor, wyłącznego dystrybutora monitorów EIZO na Polskę, przedstawiam Wam ten monitor, czyli EIZO Color Edge CS2420. To jest taki wstęp do szerokogamutowych monitorów. Najtańszy z szerokogamutowych w ofercie EIZO, około 3200 zł. Co w nim znajdziemy? Przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, Color Edge to jest monitor dedykowany do fotografii, do pracy z kolorem. Czyli filmowcy, fotografowie, graficy powinni interesować się właśnie tą serią Color Edge. CS, trochę niższa seria monitorów, ale im najczęściej niczego nie brakuje. Sam używam tego monitora od wielu lat i nie mogę powiedzieć o nim żadnego złego słowa. Jest po prostu niesamowity. Wstęp do szerokiego gamutu. Od tego zacząłem swoją wypowiedź, czyli możemy reprodukować na nim szeroki zakres kolorów. Po co nam to będzie? Ponieważ nasze oczy widzą szeroki zakres kolorów, nasze aparaty rejestrują szeroki zakres kolorów, no to jeśli chcemy iść dalej i drukować nasze zdjęcia na bardzo porządnych drukarkach, takich, które będą kosztować 3-5 tysięcy i więcej złotych, no to warto byłoby wykorzystać ich potencjał, ponieważ takie dobre maszyny drukujące są w stanie zreprodukować szeroki zakres kolorów. Po prostu drukują bardzo nasycone kolory, generalnie mają też szeroki gamut. No to jeśli mielibyśmy wąskogamutowy monitor, to wykorzystalibyśmy tylko część możliwości tej drukarki, która jest w stanie zreprodukować dużo kolorów. No i żeby wykorzystać pełnię możliwości tych dobrych urządzeń drukujących, powinniśmy mieć szeroki gamut. Dzięki temu możemy reprodukować bardziej nasycone kolory, no i po to będzie nam właśnie szerokogamutowy monitor. Ten monitor charakteryzuje się też tym, że ma 24 cale, jak dwie pierwsze cyferki w nazwie. Do tego rozdzielczość trochę więcej niż Full HD. 1920x1200, troszeczkę wyższa rozdzielczość niż Full HD. Bardzo wygodna do pracy. 24 cale, co kto lubi. Niektórzy będą chcieli kierować się w stronę większych monitorów. Dla wielu 24 cale będą w zupełności wystarczające. Wszystko zależy od budżetu i od miejsca, jakim dysponujemy. Oczywiście monitor też posiada właściwie wszystkie elementy, które powinien posiadać monitor graficzny, czyli wyposażony jest w dedykowane oprogramowanie darmowe Color Navigator 7, dzięki któremu możemy skalibrować ten monitor, oczywiście przy użyciu zewnętrznego kalibratora, bo sam monitor, jak cała seria CS, nie ma wbudowanych kalibratorów, ale po prostu podłączamy zewnętrzny kalibrator, kalibrujemy sobie ten monitor. Do tego układ wyrównywania podświetlenia DUE, czyli możemy tak naprawdę nie martwić się o to, że monitor po tej stronie będzie ciemniejszy, po tej jaśniejszy, tu cieplejszy, tu chłodniejszy, on będzie super, super równomierny. Będzie świetnie zachowywał się również w czasie, czyli jeśli ja zacznę edytować zdjęcia o 7 rano, a skończę o 22, to pomijając zmęczenie moich oczu, jak po całym dniu po prostu pracy, to monitor będzie świecił tak samo. Do tego, tak jak wspomniałem, również ten szeroki gamut, który pozwoli nam reprodukować te bardziej nasycone kolory. Ale oczywiście, jeśli będziemy chcieli pracować do sieci, gdzie obowiązuje jakby taki standard sRGB, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podczas kalibracji, dzięki właśnie Color Navigatorowi i dzięki tej pełnej kalibracji sprzętowej, co jest niesamowicie ważne, możemy dociąć go do sRGB. Nie zabrakło również tutaj 10-bitowej matrycy, co jest takim dodatkowym, dzięki temu będziemy mieli też gładsze przejścia tonalne, 16-bitowe przetwarzanie, również to będzie sprowadzało się do tego, że będziemy mieli gładsze przejścia tonalne, czyli szczególnie jeśli robimy zdjęcie na gładkim tle, oglądamy jakieś gładkie niebo, to ono będzie miało idealne przejścia tonalne. Co jeszcze? Oczywiście nie zapominamy o 5-letniej gwarancji, serwisie w Polsce i japońskim pochodzeniu. To są też takie bardzo ważne rzeczy, szczególnie ta 5-letnia gwarancja, bo to znaczy, że EIZO nie boi się tego, że po 2 czy 3 latach ten monitor się po prostu zepsuje. Monitory EIZO pracują po wiele, wiele lat, naprawdę z rewelacyjnymi rezultatami. Tyle o tym monitorze. Oczywiście sprawdźcie jego parametry, a ja Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.